listener, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się robieniem wieńców na drzwi i na stół. Przeozdabianiem. Pokażę Wam mój pomysł, może wykorzystacie u siebie. Zaczynamy. Ja tutaj mam dwa wieńce. Pierwszy to jest wieniec, który ma wylądować docelowo na stole. I ja Wam je oba pokazywałam tu przy okazji tego filmu. Wieniec niby się świeci i ma tutaj dodatkowo lampki, ale są one tak słabe, tak mało widoczne, nawet gdy jest zupełnie ciemno, że będziemy go dodatkowo doświetlać. I on jest z Allegro, drugi mamy z IKEA i to jest taki dość duży, spory wieniec i on wyląduje właśnie na drzwiach. Tutaj nie będziemy dawać światełek, ponieważ nie mam za bardzo tego jak zrobić. Chodzi o to, żeby zrobić tutaj taki klimat świąteczny, żeby już na wejściu do domu robiło się miło, przytulnie. I pierwsza rzecz to tiul, może być też wstążka. Chodzi o tył tego wieńca i zabezpieczenie drzwi przed porysowaniem. Ja wiem, że może to jest trochę nad wyraz, przezorny zawsze ubezpieczony, o, może tak powiem. I będziemy owijać ten drucik, który tutaj mamy, wystające metalowe części z tych gałązek. I z tego tiulu też mam zamiar zrobić jakieś kokardki, które będą po drugiej stronie widoczne. Kolejną rzeczą są to jarzębiny, ja to nazywam jarzębiny, wiem, że to jest jakiś tam czarne coś tam. Pierwszą rzeczą, którą mamy, to jarzębina. Ja to tak nazywam. Nie przeszkadzaj sobie. Trzeba dowadniać, nawadniać organizm. Przysięgam, 2 litry wody dziennie. Golden pije 4. I ona jest na takich drucikach. I my będziemy ją jakby rozczepiać nożycami do drutu i to jest kolejna rzecz, którą potrzebujemy i wplatać w te nasze wieńce, więc to sobie przygotujcie, bo to wygląda naprawdę mega świątecznie i pięknie. Jest to dostępne i w Castoramie, i w każdym markecie, także nie ma problemu. Wygodniej byłoby, gdybyście kupili taką jarzębinę na drucikach, to jak kolejna rzecz, którą mam, czyli bombki. I one właśnie mają tutaj, każda z nich ma pojedynczy drucik, który możemy zaplątać o wieniec i te bombki są bezpieczne. Natomiast ja lubię te gałązki i stwierdziłam, że dobra, najwyżej się będzie sypać i... luz. Gwiazdy betlejemskie, ja tutaj mam takie brokatowe haczyki, haczyki, bo na haczykach będziemy sobie ten wieniec zawieszać. Mam nadzieję, że nie odpadł. Bardzo wiele z Was mówiło, że w ten sposób zawiesza. Sposobów było kilka, więc jak ten z dupcy, to wykorzystam następny. Sobie ten tiul podzielę na kawałki i tutaj jeden odetnę, żeby było mi po prostu wygodniej go zaplatać. Owijamy tym naszym tiulem nasz wieniec. Tutaj mamy metalowe i to też fajnie wszystko się tutaj nam zabezpieczy. Ja będę spała spokojnie dzięki temu. Zrobione. Wygląda to tak. Zakończyłam to po prostu taką kokardą z tego tiulu i z tiulu też możemy robić piękne kokardy. Zresztą tak jak widzicie, ja nie umiem pięknie wiązać kokard, a tiul robi to za mnie. Z tyłu ten wieniec wygląda w ten sposób, więc mamy już taką jakby czerwoną bazę pod ten wieniec. Jeżeli coś się z drugiej strony pojawia, to już daje nam to ładny klimat, nie będzie taki prześwit jakiegoś drutu, tylko tego czerwonego tiulu. Ja sobie wydzielę tutaj teraz te gałązki, te które mogę to poodrywam właśnie w taki sposób, te które będą miały za długie druciki, to poodcinam nożycami do drutu, tak jak na przykład ten. Generalnie mogłam to zrobić wcześniej, zanim zatiulowałam wszystko. Ale jestem bardzo mądra, nie? No mogłaś później zatiulować wszystko.
Teraz będziemy wkładać te nasze gałązki, że mamy już tiul od dołu, ponieważ w niego właśnie będziemy wciskać te gałązki. Wszystko fajnie się nam trzymało, ładnie wyglądało i szło razem z tym wieńcem i kierunkiem tych naszych igieł. Dodajemy do tego jeszcze trochę bombek. It's getting cold, just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings. Oh, and a little bit of mistletoe. They're decorating the... Obcinam wstążkę, żeby ona się nam nie pruła, wiecie, na wietrze, uderzając o wieniec. Warto ją po prostu przypalić i stopić. I wtedy ona już jest zabezpieczona, nic nam się nie będzie pruło. Nasz pierwszy wieniec, kochanie! Kleimy wieniec do drzwi. Jej, mam nadzieję, że nie odpadło. O, jednak odpadło! Zrobiliśmy drugą wersję. Po prostu taką i haczyki daliśmy z drugiej strony, więc w ten sposób zawiesimy. Mam nadzieję, że tym razem będzie się trzymać, także chodźcie, próbujemy. I nie ma się, urobiła mi, nic nie widać. Zajmujemy się tym drugim. To nie ja. No jasne, już ci nie wierzę. Ja sobie przygotowałam tutaj światełka, żeby dołożyć do środka. Zaplatamy. Lepiej zaplatać, tak jak w przypadku ubierania choinki, lepiej zaplatać to na włączonych światełkach. Wtedy będziemy widzieć, gdzie je układamy. I co? No moje ulubione, bo jak żeby inaczej. Tutaj mamy prościej, ponieważ możemy to tylko, wiecie, wsadzić w gąbkę, która jest wewnątrz tego wieńca, więc po prostu będę te druciki tutaj wbijała. I tak samo będzie w przypadku baniek. Mamy gotowy, to przyozdobi nasz stół i będzie dumnie stało przez święta, po świętach i jeszcze długo, długo po świętach, tak sądzę. Tymczasem sprzątamy, odkładam go na stół i zachęcam Was do zrobienia czegoś takiego u siebie w domu. Jeżeli zrobicie, to koniecznie oznaczcie nas na Instagramie, tutaj Wam się wyświetla wszystko, będzie nam bardzo miło. I napiszcie w komentarzu, jakie ozdoby u Was koniecznie muszą zagościć w Waszym domu, oprócz choinki oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja się z Wami żegnam całuję, ściskam mocno.